Witajcie. Chciałabym Wam opowiedzieć o problemie, który dotyczy na pewno wielu z Was, a mianowicie o uzależnieniu od telefonu. Przez to, że urządzenie to zastępuje nam teraz bardzo wiele innych, używamy go niezwykle często. Przez co jesteśmy podatni na to, by się po prostu od niego uzależnić. Uzależnienie jest to stopniowy proces. Gdyż nie jest to tak, że jednego dnia jesteś wolny od uzależnienia, idziesz spać i następnego ranka budzisz się z olbrzymią potrzebą użycia tego urządzenia. Lecz mimo wszystko, przynajmniej w moim przypadku, był bodziec, który sprawił, że z 4 godzin na telefonie zaczęło mi pokazywać 11. Był to rzecz jasna lockdown. Ktoś powie, że wzrosły mi tak statystyki, dlatego że na przykład miałam lekcję na telefonie, ale nie jest to prawda, gdyż miałam je na komputerze. Tak samo ktoś może powiedzieć, że po prostu potrzebowałam kontaktu z innymi. Tak, to prawda, tylko że nie jestem pewna, czy kontakt polega na wysyłaniu sobie spamu o pierwszej w nocy. Gdyż tak właśnie wyglądało moje używanie telefonu w tamtym czasie. Oprócz tego zdecydowanie zaczęłam zaniedbywać lekcje, gdyż przez to, że cały dzień spędzałam na telefonie, szkoła przestała mieć dla mnie tak kolosalne znaczenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przypominam o kamerach. Marianno, nie masz włączonej kamery. Przepraszam, mi nie działa. Internet mi pada, w ogóle kamerka mi nie działa. Wydaje mi się, dzisiaj powinien ktoś przyjść i to zobaczyć. Po prostu niestety nie mogę jej włączyć. Nie wiem dlaczego. Coś się zacięło. Coś się zacięło. No, nie, po prostu nie jestem w stanie jej włączyć. Lecz tak naprawdę to nie zaniedbywanie szkoły było najgorsze. Zaczęłam wstawać bardzo wcześnie rano, koło 4, tylko po to, by mieć czas dla siebie, na przykład na oglądanie anime. Dlatego, że wieczorami zawsze pisałam ze znajomymi, gdyż byłam znana jako osoba, która po prostu zawsze jest online, więc jak ktoś czegoś oczekiwał albo się nudził, pisał do mnie, odpisywałam, bo lubiłam pisać, wciąż lubię pisać ze znajomymi, ale po prostu byłam w stanie rzucić wszystko, żeby z kimś pisać, więc po prostu nie miałam czasu dla siebie, więc wstawałam rano, by mieć ten czas. Zdecydowanie telefon stał się w tamtym czasie jedną dla mnie z najważniejszych rzeczy. Zaczęłam stopniowo spędzać nim coraz więcej czasu i więcej czasu, lecz sama tego nawet nie zauważałam. Mimo że statystyki pokazywały mi coraz więcej godzin, nie docierało to nawet do mnie. Nie tylko sen i szkołę zaczęłam zaniedbywać. Moje nawyki żywieniowe też się znacznie pogorszyły. Dlatego, że przez to, że wstawałam tak wcześnie rano na przykład, byłam zmęczona. Więc robiłam sobie kawę, a kawa mnie syciła, więc było to jedyne, co jadłam na śniadanie. Gdyż też nie chciało mi się marnować czasu, który mogłam spędzić na przykład na TikToku. Zaczęłam także jeść dużo więcej słodyczy, przez to przytyłam. Dlatego, że było to najszybsze, co mogłam zjeść. Łatwiej jest zjeść po prostu sobie jakiegoś nizaka, niż zrobić obiad. Na dodatek zaniedbałam też zupełnie moją higienę osobistą. Włosy myłam około raz na 2 tygodnie, raz na tydzień, a twarzy w ogóle na przykład nie myłam, dlatego że co lepiej zrobić, spędzić minutę na Instagramie czy minutę na myciu twarzy? No, w tamtym czasie odpowiedź dla mnie była oczywista. Minuta na Instagramie jest ważniejsza. Tak jak już mówiłam, telefon stał się dla mnie najważniejszą rzeczą. I ludzie, którzy w nim byli. Kiedy tylko na przykład oglądałam telewizję, to musiałam go sprawdzać co 2-3 minuty, gdyż bałam się, że nie zauważę jakiejś wiadomości, na coś nie odpiszę. Musiałam patrzeć na niego w kółko i w kółko. Wydaje mi się, że telefon uzależnia tak bardzo, dlatego że mamy tam kontakt z prawdziwymi, żywymi ludźmi. Choć sam telefon jest rzeczą martwą, piszemy z ludźmi, którzy naprawdę istnieją. Kiedy przeglądamy czyjeś posty, to też są to ludzie, którzy gdzieś tam istnieją. Problem jest taki, że często te osobowości są mocno wykreowane na przykład. A tak naprawdę zaczynamy zaniedbywać osoby, które są nam bliskie, które o nas dbają w prawdziwym życiu. Spędzając cały swój wolny czas, pisząc z ludźmi, których czasem możemy na przykład nigdy na oczy nie zobaczyć. Pamiętam, że któregoś razu rodzice postanowili mi ustawić limit. Tak, że od godziny 22 do 6 rano tak naprawdę nie miałam żadnych aplikacji. I może dla
zwykłego jakby człowieka, byłoby to okej. Pójdę po prostu spać. Ale nie dla mnie, byłam tak uzależniona, że po prostu, kiedy tylko to się stało, zaczęłam szukać panicznie jakiegokolwiek sposobu, aby móc odzyskać dostęp do kontaktu z innymi. I na przykład naładowałam iPada, którego nie ładowałam naprawdę od długiego czasu, gdyż tam nie było limitów. Wzięłam komputer, którego też nigdy nie używałam, tylko po to, by móc z innymi pisać. Tylko, że to nie były rozmowy takie faktycznie, w których coś się działo, w których wymienialiśmy się informacjami. To było po prostu na przykład spamienie tak zwanymi zniczami do pierwszej w nocy. I na tym właśnie spędzałam czas. W zwyczajnym spamieniu po prostu jednym znakiem, naprawdę bezcelowe to było. Nie byłam jedyna jakby, moi znajomi też tak robili. I przerażające było właśnie to, że nie robiłam tego z nudów, choć po części tak. Ja byłam w stanie na przykład nie zrobić lekcji, tylko po to, żeby móc spamić zniczami. Zaczęłam także w mocno widoczny sposób zaniedbywać zupełnie moich znajomych, bliskich, rodziców. Dlatego, że nawet kiedy się z nimi spotykałam, to i tak siedziałam na telefonie. Albo robiłam im zdjęcia. Robienie zdjęć nie brzmi źle, po prostu uchwycasz chwilę. Tylko, że kiedy ja robiłam zdjęcia, nigdy ich potem nie przeglądałam. Aktualnie mam na telefonie około 33 tysięcy zdjęć. I nie pozbyłam się nawyku robienia zdjęć każdej chwili po prostu niepotrzebnych. Na przykład zdjęcia, jak ktoś po prostu zwyczajnie je pizzę. Dlatego, że tłumaczę sobie, że będę miała je na pamiątkę, że będę je kiedyś przeglądać, ale to się nigdy nie dzieje, po prostu mam coraz więcej zdjęć. Kolejnym moim problemem był olbrzymi strach przed utratą tego telefonu, albo tym, że się rozładuje. Doszłam do tego, że ładowarkę zaczęłam nosić ze sobą dosłownie wszędzie. Na wędrówkę w góry na przykład, gdzie nigdzie nie było kontaktu i tak miałam ze sobą ładowarkę. Tylko po to, żeby było w razie wypadku. Tak samo kiedy wiedziałam, że idę na dłuższy spacer lub coś, brałam ze sobą na przykład powerbanka, żeby jakby co, jeśli się rozładuje, to móc go naładować. Zazwyczaj tak go nie używałam, gdyż gdy bateria telefonu spadała do 20%, bałam się go w ogóle wyciągać, żeby mi nie padł. Oprócz tego, kiedy tylko miałam wrażenie, że nie mam przy mnie telefonu, że go zostawiłam gdzieś, skupiłam, zaczynałam od razu panikować. Przeszukiwałam wszystkie kieszenie, wypytywałam wszystkich, gdzie jest, aż w końcu znajdował się po paru sekundach, lecz mimo tego za każdym razem straszliwie się stresowałam. Wtedy tak naprawdę nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile czasu spędzam na telefonie. Uświadomiła mi to dopiero moja najlepsza przyjaciółka, z którą się pokłóciłam właśnie o to, że w ogóle się z nią nie spotykam i cały swój wolny czas spędzam na telefonie. Jak walczyć z uzależnieniem? Nie ma tak naprawdę jednego sposobu, który gwarantowałby, że się uda zwalczyć. Ja sama po prostu wyłączyłam powiadomienia i przestałam go używać przez jakieś 2 tygodnie. Ale myślę, że tu podziałało to, że naprawdę chciałam się od tego uwolnić. Myślę, że na każdego zadziała coś innego i że należy po prostu próbować.